kto komisarzem Rzeszowa? Padło nazwisko Marek Bajdak, kandydatem na komisarza Rzeszowa. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, proponuje Marka Bajdaka, dyrektora Wydziału Nieruchomości w podległym jej urzędzie, na komisarza Rzeszowa, powiedział rzecznik wojewody Michał Mielniczuk. Wojewoda wysłała w tej sprawie wniosek do premiera. Ostateczna decyzja należy do Mateusza Morawieckiego. Informacje o kandydaturze Bajdaka na komisarza Rzeszowa podało jako pierwsze radio RMF. Wybory prezydenta Rzeszowa są konieczne po tym, jak prezydent tego miasta Tadeusz Ferenc ogłosił w ubiegłym tygodniu rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Jako kandydata na swoje dotychczasowe stanowisko zaproponował polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, z którym wystąpił na wspólnej konferencji prasowej. Zgodnie z przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji wybory przedterminowe zarządza premier. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta miasta, funkcję tę pełni osoba wyznaczona przez szefa rządu,